W tym poradniku dowiesz się, jak zrobić kamerkę internetową z telefonu. Trzeba zacząć od tego, że musimy pobrać aplikację. Pobieram aplikację DroidCam ze sklepu Play. Pobieracie darmową wersję. Możecie pobrać też płatną za 20 zł, gdzie macie 720p dostępne. I wybór proporcji ekranu 4x3 i 16x9. Lub odblokować liczbę klatek na sekundę w ustawieniach. Po zainstalowaniu możecie podpiąć telefon do komputera na kablu. Ja używam kabla USB-C. Wchodzicie w ustawienia, telefon i informacje, informacje o programowaniu, numer wersji. Pięć razy klikamy. W tym momencie odblokowały nam się opcje programistyczne. Wchodzimy w opcje programistyczne, włączamy debugowanie USB. W tym momencie, po odpaleniu DroidKama on się nas zapyta o zezwolenie używania debugowania USB. I w tym momencie, jak, się jak już zezwoliliście, tak naprawdę możecie wejść tylko w ustawienia i spojrzeć sobie na opcję. Tak naprawdę tutaj nic nie zmieniałem oprócz portu, ponieważ przed aktualizacją oprogramowania na Windowsie miałem pewne problemy. Zobaczcie, wybrać czy to będzie przednia kamerka, czy tylna. Nie rozumiem, czemu jest dwa razy front. I zablokować ilość klatek na sekundę, ewentualnie FPS boost. To jest, jak widzicie, funkcja eksperymentalna. Ja decyduję, że mam wyłączony mikrofon, bo używam tego w komputerze. W tym momencie możemy przejść już. Do pobrania aplikacji na Windowsie. Jesteśmy w Windowsie. Wchodzimy w Chroma. Wpisujemy Droid Cam Windows. Klikamy w pierwszy link. Droid Cam Client 6.2.7 With Android Support. Macie jeszcze drugą wersję With iOS Support. Nie korzystałem z niej, nie ściągałem. Korzystam z wersji na Windowsa. Po pobraniu instalujemy. Bardzo prosty program. Włączamy. Program się nam wyświetla. Ja mam tutaj swój port customowy. Jak, jak mówię, musiałem kombinować przed aktualizacją, i widzimy, że mamy trzy opcje. Mamy opcję połączenia się przez Wi-Fi, co można zrobić, to powinno zadziałać, ale jak widać, nie działa, bo jest złe IP wpisane. I jak widać, kamerka z telefonu działa. Stop, nie polecam tej opcji bo będzie wam kamerka po prostu się lagowała. Korzystamy z opcji przez USB, żeby telefon się ładował, bo to żre bardzo dużo baterii i żeby był jak najlepszy przesył. W tym momencie kamerka jest dużo płynniejsza. Możesz autofokus ustawiać, odpalać flesza i tak naprawdę kamerka już działa. OK. A teraz przejdźmy do konfiguracji kamerki w OBS-ie. W tym momencie znajdujemy się w OBS-ie, używam już telefonu jako kamerki. W tym momencie usuwam swoją kamerkę. Usunąłem i w tym momencie dodaję Nowe źródło urządzenia do przechwytowania wideo. Nazwijmy sobie Droid Cam i zatwierdzamy. W momencie nic nie widać, ponieważ mam już jedno takie źródło. Dlatego zrobimy to tak, że dodam już istniejące, które się nazywa Kamerka. W tym momencie jestem do góry nogami, bo mój telefon stoi na boku, a nie będę za każdym razem zmieniał pozycji kamerki w aplikacji. Chyba lepiej, żeby to się robiło automatycznie. Dlatego pierwsze co zrobię, klikam prawym tutaj, przekształcanie obrazu. Obróć o 180 stopni. Gotowe. W tym momencie skoro kamerkę mam tam, to miłoby było obrócić ją w poziomie. Z racji, że mam tutaj ramkę kamerką zjeżdżam tutaj na sam dół usuwam źródło droidka 2, bo jest mi niepotrzebne. Droitka 1 to samo, ponieważ nie działa. Kamerka zaznaczam. I w tym momencie mogę sobie ją zmniejszyć i odpowiednio dopasować do całej reszty. Ale łatwiej się to robi w ten sposób. Nie przy samej krawędzi, bo. Tam to działa jak magnes, i co wystaje nam teraz kamerka tutaj z prawej altem, przytrzymujemy i się kropuje. Znaczymy, że chcę te dwa przesunąć. Kamerka jest na swoim miejscu, i w tym momencie mogę normalnie streamować z telefonu, nie wydając ani grosza na aparat lub kamerkę, ewentualnie kamlinka do aparatu, żeby móc przesyłać obraz z aparatu do komputera. Także jeśli podobał Ci się ten poradnik, jeśli się czegoś z niego dowiedziałeś, like, subskrypcja, podaj dalej. जेंकी